Jako naczelny degenerat polskiej sceny YouTube'owej, wprawiony hazardzista i kanciarz i szuler, nie mogłem się powstrzymać, kiedy przedpremierowo otrzymałem kluczyk do gry Casino Island Simulator. Jedno kasyno już kiedyś prowadziłem i wyszło mi całkiem nieźle. Nie tylko ograłem konkurencję, ale jeszcze zbudowałem wielkie imperium, więc postanowiłem rozszerzyć operację, bo teraz nie zwykłe kasyno, a kupiłem całą wyspę, które zamienię w ogromne kasyno. Gierka nawet po polsku nawet ma roadmapę, tutaj wiele ciekawych rzeczy się pojawia, jak chociażby możliwość spoliczkowania klientów albo striptease. Więc dwie moje ulubione rzeczy tak naprawdę w jednym, to świadczy o tym, że chyba będzie świetny symulator przed nami. Nowa gra. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Dobra, zaczynasz od małego kasyna i rośniesz, aby stać się wspaniałym kasynem. Zacznij od zakupu i umieszczenia automatów do gry, aby twoi pierwsi klienci przybyli. Rozumiem. O kurde, ty. My tutaj takie... Ale lokal mamy zarąbisty. Kurde, ja się... Widzę, że się swojego dorobiłem. Zamów automat do gier za pomocą komputera. Jak tu ładnie. Ja cię kręca, ty. Titanic nawet pływa. Piesio. Jaki fajny piesio. Super. Nawet klub jest. Co taki smutny? Co się stało? W kasynie się przegrało? Nie przejmuj się. Kasyno zawsze wygrywa. Cześć, padnice. Siemano. Ruda, kurde, tuma i tuma. Bar nawet jest. Witam barmana. To świetny dzień na drinka, prawda? Kurde, dobrze żeś powiedział. Dawaj jednego. A ty co? Ło, ale wjechało to piwko, ty. Kurwa. Boże, jedyny Boże. Mocno tutaj wjechała faza. Żebrak. Czy możesz dać mi trochę drobnych? Umieram z głodu. Masz 20, spierdzielaj. Pajacu. Jasny gwint. No. Auta luksusowe? Kurde, jak my chyba na jakiś Barabados albo coś w tym stylu. Mamy tutaj to kasynko. No dobra, idziemy kupić ten. Musimy tutaj tych wszystkich bogatych ludzi oskubać z pieniędzy w naszym kasynie. To bardzo ważne. Administrator. Sklep. Festiwal owoców. Za 800 mogę kupić. Kupuję. Okej, kupiłem. A gdzie on jest? Tutaj gdzieś jakaś dostawa? Piesio, chodź do kasyna, piesio. Będziesz maskotką naszego kasyna. Kupowanie gier kasynowych i obsługiwanie klientów zwiększa poziom twojego kasyna. Rozumiem. Idę. Co, gdzieś tutaj muszę to postawić? Umieść. Okej. To postawmy na razie tutaj, o. Tak skromnie, nie? Pyk. Twoja pojemność wzrośnie w zależności od zakupionych automatów do gry i stołów do gier kasynowych. Większa pojemność oznacza więcej klientów. O, no nieźle. A mogę zagrać na własnym kasynie? Nie mogę? Szkoda. Mogę. Otwórz swoje kasyno z komputera. Tak? Z jednym automatem będziemy otwierać? No dobra, niech będzie. Otworzyłem. A, że tutaj muszę. Czekaj, zaladę. Otrzymano dawanie. Rozumiem. To dziwny efekt, jakby woda leciała. Witam. W miarę wzrostu poziomu twojego kasyna przyjdą elitarnie klienci i wiele rzeczy zostanie odblokowanych. Rozumiem. Ile trzeba? 125. Proszę bardzo. Do widzenia. Idzie grać? Idziemy zobaczyć, jak gra. Pa, jak kręci. Ha! Przygrana, frejerze. Byłbym świetnym właścicielem kasyna, jakbym tak przez ramię komuś patrzył, jak przegrywa, tylko ha, przegrałeś frajerze. To! A, o, 37 przegrał, pasuje. Dobrze. Ej, już się ciemno robi, która jest godzina? 5:45, no to idealna pora na kasynko. A tu mamy, widzę, czekaj, tu jest kasjer, czyli mogę na dwa fronty, tak? A nie, tutaj oni żetony, czyli muszę, jak oni wychodzą z kasyna, to muszę ich też rozliczać. Zabieram żetony i im wydaję to, co wygrają. O, znowu chyba przegrał. Co, przegrałeś? O co chodzi? Witam. 31 dolarów. No i 125 wziął, 31 wyjął. Standardowa procedura. Proszę bardzo, 31 dolarów. Żegnam. Do widzenia. No, idealnie. Samouczek zakończony. Powodzenia w rozwoju twojego kasyna. I taki samouczek to mi się podoba, ty. Od razu ten. Krótka piłka. Wiem, co robić. Nie ma problemu. Wykonaj płatność jednego klienta. Nagroda 2000 dolarów. Ty, to musimy to zrobić. O, idzie. Następna klientka chyba. Szybko. Profesjonalizm. Profesjonalizm. Witam. Ile trzeba? 125? Nie ma problemu. Nie mogę. Zabieram pieniądze. A, że stóweczkę. Proszę bardzo. Miłej gry. Żegnam. Ty, to ja bym mógł chyba następny automat kupić, tak mi się wydaje. Patrz. Ja mogę kupić, ale tutaj poziom kasyna jest większy. Ty, ale sporo jest tych gier. Quad Spin Deluxe. Możemy, zobacz, bar postawić. Stoły do blackjacka. Rulecia. O,
wymagany poziom cash 45, żeby kurde pokera postawić. Baccarat, kości, a i tyle w sumie. No to trochę tego jest, ale tutaj zobacz jakie jest zróżnicowanie tych automatów. Dobra, dawaj, kupujemy tego. Kupujemy kolejnego automata. Trzeba tutaj poszerzyć operację. Nie ma czasu do stracenia. Żebrak, idź stąd. Dobra, umieść. Tutaj postawimy zaraz obok. Doskonale. Przegrałaś? Witam. Ty, no 63, to kurde, tylko $37 na niej zarobiliśmy. Ty, to ja tutaj ledwo i wypłacę chyba. Ej, ledwo wypłacę, ty. O, ale dobra, dostaliśmy $2000 dotacji na, z Unii, na rozwój kasynowy. Nie ma problemu. Witam. Witam panienkę. 130? Nie ma problemu. Proszę bardzo, miłej gry. Zapraszam ponownie. Do kasyna Dobro Paradise. Uuu, witam. Witam panią, witam. Czy pani tutaj też jest? Nową klientką naszego wspaniałego, świeżo otwartego kasynka? Ile trzeba? 140? Nie ma problemu. Proszę bardzo, miłej gry. Zapraszam. A jak kręcą. A jak lecą. Ciekawe, czy później będzie można... 232 wygrała. Ajajaj. Szybko właśnie mnie mówić, czy będzie można mieć ochroniarzy, że jak ktoś jackpota wygra, to można ich zastraszyć. Ta też wygrała. O, dobra, przegrała 137. Uff, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A to i tak chyba będziemy na minus, nie? Dobra, nie, 63. Dobra, to zarobiliśmy na niej. Dobra, uff, blisko było. Zabieram. 65. Proszę bardzo, do widzenia. Bardzo dobrze. Dobrze, dobrze, przegrywaj pieniądze, przegrywaj. Kasyno zawsze wygrywa. Tak, tak, bardzo dobrze. Zoba. Czekaj, muszę tutaj ją wypłacić. Klienci czekają przy kasie? Zaraz się tym zajmę, na spokojnie. 83. 83, proszę bardzo. Żegnam. Witam. Dzień dobry. Ale fajne, że trzeba ich też skaszować, nie? To tak widzisz, że niektórzy dużo wygrywają, przegrywają, bo w tym poprzednim symulatorze, co graliśmy, no to tam było to takie... No takie bardzo głupie. A tutaj? Kurde, kupiłbym... Wbijemy... Nie, poczekam. Poczekam, aż wbijemy drugi poziom kasyna i kupię wtedy ten. I kupię wtedy może te lepsze. O, witam, kierownika. Stówka ta. Nie, 125. Proszę bardzo. Elegancko. Nawet szybko leci ten exp, więc... Kurwa. Ile oni tutaj za spina robią, ty? A może kurde kupię? Nie, bo czekaj. Użyj swojego komputera, by kupić dwa automaty owocowa Fiesta. Dobra, to kupię jeszcze raz. Ale że dwa. Dobra, no to kupię dwa. Festiwal owoców. No to owocowa Fiesta, ta. Dobra, zrobiłem. Jest północ. Cześć, piesio. Czemu nie można pieska ten... Czemu nie można pieska tutaj udobruchać? Dobra, dawaj. Stawiamy kolejne automaciki, slociki. Witam. Pani się rozlicza? Ile? 51. No i pasuje. Dobra, kolejne. Zaraz pana rozliczę. Pan poczeka. Na spokojnie, na spokojnie. Pan na spokojnie poczeka. Stawiam kolejny automat. Zobacz, już mamy tych maszyn. Witam. Kurde, 106. To tylko ile on? $19 tylko na minus jest. Niedobrze. Trzeba będzie podkręcić te maszyny. Nie wiem, czemu w dziesiątkach mu daję. Nie pytajcie. Do widzenia. Żegnam. Co to za kasyno, które się zamyka o północy? Kasyno powinno być 24 na dobę. Najlepsi, pijani i zdesperowani klienci to przychodzą... Piesio! Pies to p***ca ma, ty. Co on robi? Nie wiem. Najlepsi klienci to przychodzą tak o 5 nad ranem, kurde, w kasynku przepierdolić pieniądze. Takie są fakty. Znam to z autopsji. Dobra, następny dzień. Proszę bardzo. Klienci, 6 klientów. Ty, tu są oszuści. Nikt nie stracił wszystkiego. To niedobrze. Punkty kasyna 320, dochód 2300, ale koszty sklepu 3200. No to, no ale wiadomo, no pierwsze dni to trzeba inwestować. Pojemność mamy 4, więc jest dobrze. Czy ja mam otwarte kasynko? Muszę je otworzyć? Open. Od razu open. Tutaj też dekoracje mamy. Zobacz, kurde. To więcej expa to nam daje. Jakieś podłogi dodatkowe, mozaiki, nie mozaiki, ściany jakieś takie. Brakuje mi jakiejś takiej różowej ściany jak w burdelu, ale no niech będzie. Idą, idą klienci! Bardzo dobrze. Kurde, 4 automaty. Szkoda, że nie mogę sam kręcić. A może jest jakieś konkurencyjne kasyno? Trzeba będzie tu się rozejrzeć po tym miasteczku. Witam, dzień dobry. Witam, witam. Witam w naszym kasynie. 120? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Następny. 125? Proszę bardzo. Witam. 125? Nie, 115? Proszę bardzo. 135? Proszę bardzo. Pasuje. Co jest? E! Wahami, p***lony. Jak ja go mam? Stój! Jak go mam złapać? Azor, bierz go! Nie mam jak go złapać, ty! Z czego mam go pizgać? Hamie! Kur... Jak ja mam go tu uderzać? Ja nie mam piści ani niczego. Bejsbola muszę kupić albo coś takiego. Kurwa, skamowali mnie! Najgorzej. $160, dobra. Proszę bardzo. Kurde... Jak ja mam łapać tego gnoja? Co oszukuje? Witam panią. $102, ta. Proszę bardzo. Witam. $62, dobra. Proszę bardzo. Pani $46. Proszę bardzo.
No dobra, rozliczone. Czy mogę jakoś zatrudnić ochronę albo coś takiego? Dekoracje, zarządzanie, zatrudnienie. Richard, kasjer żetonów, bezpieczeństwo. Ale kurde, bezpieczeństwo dopiero na 12 poziomie kasyna będę mógł zrobić. Menadżer, zobacz jaki menadżer, a jakiego można tu zatrudnić na 40. Hopie. Rozwój kasyna, sekcja, by rozszerzyć swoje kasyno. O kurde, zobacz hopie, tutaj no takie chyba przepotężne to kasyno można zrobić. Czekaj, bo klientów mam. Witam, 115, proszę bardzo. Witam, 130, proszę bardzo. Witam, 160, proszę bardzo. Co tam się dzieje? A ten jackpot tam dropnął, najgorzej. Witam, 102 dolary. Coś mało przegrywają, trzeba te maszyny jakoś podkręcić. Za mało przegrywają ci ludzie. Kręć, 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 przegrywaj, przegrywaj. Wiesz, że chcesz przegrać, stawiaj wszystko w bank, na pewno się uda, tak, tak. Rób to, rób to. Tak, tak. Więcej, więcej na spin. Szybko, szybko. Szybko, więcej na spina. Postaw wszystko, co masz, kochaniutki. Proszę bardzo. Szybciutko, wszystko przegraj, żebym zarobił pieniążki. Tak, tak, kasyno zawsze wygrywa. Minus, tak, doskonale. Tak rób, przegrywaj wszystko. Doskonale. 105. 26. O, ten prawie przegrał. Wszystko. Było blisko. O. Kup jeden automat do gry Królewskie Klejnoty. Witam. 69. Proszę bardzo. Witam. 87. Proszę bardzo. Ej! Jak ja mam łapać? Stój, bandytko, stój! Do cholery! K***a, miałem z... Nie, no popoli mnie. Nie, nie, nie da się. Mogę jakoś baseballa kupić? Jest tu jakiś, nie wiem, admin. Nazwa kasyna, wskaźniki, światła kasyna, muzyka... Muzyka z kasyna? O, wskaźnik O! Ty, ja mogę modyfikować bez kitu szansę na wygraną. Od 25 zjedziemy. Ile pieniędzy? Wskaźnik wygranej na automatach. Zalecany wskaźnik. Podniesienie wskaźnika może sprawić, że użytkownicy będą niezadowoleni. A nie, to trzeba podnieść. 45% nawet nie zauważam. Bardzo dobrze. Witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Kłaniam się nisko. 170 dolarów. Boże, jedyny Boże. Proszę bardzo. Następny. Witam. Dziękuję. 185 dolarów. Proszę bardzo. Witam. Dziękuję. 145 dolarów. Proszę bardzo. Witam. 115 dolarów. Proszę bardzo. Pasuje robota. Nie ma problemu. Kur... Stój! No co jest? Zatrzymaj się, bandytko! Jak ja mam ich łapać do cholery? Ja nie mam... No nie mam żadnego koła wyboru ani nic takiego pod tabem i cokolwiek... Jasny gwint. Ja mogę jakiegoś, czekaj, baseballa kupić albo coś takiego. Bar, ruletka, automaty. No nie, no chyba muszę mieć ochronę po prostu, nie? Na to by wychodziło. Dobra, ale możemy kupić Królewskie Klejnoty. Kupuję. Kupuję ten automat. I dostałem 5 koła za to. Doskonale. Doskonale. Idź do baru i kup piwo. O! To mi się podoba. To jest, kurde, to jest życie. Czekaj, tego trzeba gdzieś tutaj postawić. Tego postawiłem po tej stronie. Urki ruch, daj spokój. 68 dolarów. 68, pasuje. Następny, szybko. 63 dolary. 110. Kurwa, nie za dużo? Ruda. Proszę bardzo. Witam. Panie Psińsko, 115 dolarów. Proszę bardzo. 130. Proszę bardzo. Witam. Casino Fun. Exactly. Witam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. 120. Dobra. O, ten tutaj chyba za gruby hajs ciągnie. 63 dolary właśnie przegrał. Tak, tak, tak. Doskonale, doskonale. Dobrze, przegrywajcie. Tak, tak. Kasyno rośnie w siłę. Doskonale. Tak. I przypominam dla wszystkich degeneratów, że też rusza nowy kanał na YouTubie. Wykrzyknik kasyniarz na strumyku. Macie komendy. Jeśli ktoś mój content gamblingowy chce sobie śledzić, to warto zostawić subika. 10, proszę bardzo. 36, proszę bardzo. Proszę bardzo. 130, kurwa, tacy za dużo tu wygrywają. Trzeba będzie jeszcze raz skręcić te maszyny, tak mi się wydaje. 96, proszę bardzo. 57, pasuje. Kurde, ile tu ludzi przychodzi. O, Boże, 160, coraz więcej ludzi zostawiają. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zaraz będzie trzeci poziom, tak powinno być. 165, proszę bardzo. No, kasjerka by się przydała, zaraz zobaczymy, czy możemy tutaj coś wynająć takiego, bo nie powiem, ale zapierdziel straszny. Ciekawe, czy mogę mu dać więcej? Ty, mogę mu dać więcej, bez kitu, no, 10 dolarów więcej mu dałem. Czyli trzeba uważać, dychę właśnie straciłem na tym. Ile taka kasjerka by kosztowała? Zarządzanie, zatrudnienie. Na trzecim dopiero będziemy mogli, kasjer żetonów, Richarda będziemy mogli zatrudnić. A Amandę? Amanda, kurde, tu ma i tu ma. Będziemy mogli dopiero na szóstym, dobra, niech będzie. Witam! 117. Ej, no ci ludzie wygrywają w tym kasynie, a mam... Nie tak miało być, kasyno ma zawsze wygrywać, a nie ludzie. 93.
Za dużo. 90. 32. Pasuje. Dobra. Uff. Ale imba była, ty. A co dopiero będzie, jak ja tutaj zapełnię całą tą komnatę automatami? Także będzie tak. Tu po lewej, prawej automaty. Tu lewa, prawa automaty. Tu lewa, prawa automaty. Tu lewa, prawa automaty. Tu lewa, prawa automaty. Taki labirynt ze slotcików zrobić. No. Proszę bardzo. Uff. Ale trzeci poziom wbiliśmy. To całkiem chyba dobrze. Czy ja mogę jakieś nowe rzeczy kupić na trzecim poziomie? Mogę. Diamentowa rozkosz. Diamentową rozkosz możemy kupić. A kiedy będę mógł ruletę? Ruletkę na siódmym. O, klasyczny stół do blackjacka. Za 5000. Bar za 6000. Nie no, chyba najpierw slociki trzeba inwestować, tak mi się wydaje. Kupić tak jeszcze jedną diamentową rozkosz i jedno królewskie klejnoty. No i kasjera na pewno potrzebuję. Richard, zatrudniam cię. I teraz sklep, jakbyśmy kupili diamentową rozkosz i królewskie klejnoty. Co, Richard po prostu już tu siedzi? O, Richard! Kurwa, Richard! No, cię kręca! Rysiu! Ale żeś się odpił, ty! I masz ten... dziwną klatkę piersiową. Richard tutaj daje radę. Rysiu! Doskonale, doskonale! Szeroki Richard, tak na niego wołają! Diamentowa rozkosz! Mój ulubiony slot! Czekaj trochę. Ty, nie mogę przesunąć? Jak już postawię, to nie mogę przesunąć? No to trochę kijowo, powiem szczerze. Bo tak trochę go ustawiłem, że ten. Ale ten wygląda kozacko, ty. Takiego to bym se zagrał. Na 5 bębnów? Kurde, hopie. Ciekawe, jaki jackpot. Ile x-a można wyciągnąć? Idę do klubu po piwko. Ty, co tam się dzieje? Piesiu, nie chodź po ulicy, bo cię samochód... Masz stary w klubie. Jasny chuj. A ty byś się ubrał. Dawaj drineczka, pewnie. A ten smutny dalej tu siedzi. Cześć. Co tam, dziewczyny? Nie, dobra impreza. Ty, ja szybko się poruszam w ogóle po piwku. Ale mam speeda na piwku. Co nie tak mi się wydaje. Mogę tu zagrać? Nie, nie mogę. Idę zobaczyć, czy tu jakieś konkurencyjne kasynko jest, w którym mógłbym zagrać. To jest jakiś wodospad. Jakaś duża ta mapa, nie? Nie, nie jest taka duża. Nieważne. Jakaś willa, którą pewnie będzie można kupić. Tak wygląda. Parking prywatny, rozumiesz? Ej, no dobra, kurde. Pasuje robota. Kolejny wspaniały dzień. Trzeci poziom kasyna dobity. Fajno. Tylko, że no szkoda, że nic nie ma w tym mieście w sumie poza tym klubem. Ale na roadmapie jest, że będzie więcej rzeczy. Imersja kasynowa. Dobra, co my tutaj mamy? Złapanie oszuści. Ej, złapanie oszuści. Czyli chyba git. Wystarczy do nich podejść może, jak oni oszukują. Bo coś majstrują przy tych maszynach. 20 klientów, punkty kasyna 860, dochód 6200. No i pierwszy dzień, drugi dzień, na plus zakończony, 1200 żeśmy zarobili. Kasyno zawsze wygrywa, a i tak się tak fajnie gra w kasynku. No niestety, takie jest życie. Alkohol też dla ciebie niedobry, a tak się dobrze pije. Ryszard, ładuj się za tą, za ladę. Szybko, szeroki Ryszardzie. To normalnie telewizory mógłby nosić pod pachami. A, ja muszę otworzyć, ty, XD. A ja stoję i czekam na klientów. Open. No, tutaj taka standardowa gierka, nie? Rozwinąć jak największe kasyno. Wygrindować jak największy, no taki supermarket simulator, tylko że z kasynem, nie? Jak najwięcej pracowników. Menadżer, stewardessa, tego typu. Kurwa, clown, jakie tutaj. Normalnie, pannica. Kupić wszystkie te maszyny, jak najwięcej ich. I zobaczyć, ile gra jest w stanie wytrzymać klientów naraz, nie? Bez jakiegoś wykrzeczania się. O, idą ludzie, idą, idą. Doskonale. Ryszard, tylko dobrze wydawaj. 205. Dobrze, Ryszard, dobrze. Ryszard, ale masz tężne zakole. Gdzie ty do fryzjera chodzisz, kurwa? Jak cię przycięli tutaj z tyłu. O co chodzi? 120. A ile to się wygrało? Kręcą, kręcą. O, ten w tego kręci, pokaż. Kurwa, wygrywają, niedobrze. A mnie p***ny. Zjewaj stąd. Ale już, poszedł on.
Pokaż, wygrywasz czy nie wygrywasz? To skatery potrzebujesz, 3 bary potrzebujesz, hopie i wtedy runda bonusowa się odpali, no. Dobrze, przegrywajcie. Ty, przegrywaj! Gdzie? Tutaj! Przegrywaj, przegrywaj! Bo typiaro tutaj ten. Witam. 80. 80, proszę bardzo. Witam. Dziękuję bardzo. 65? Proszę bardzo. No. Witam. 95. Na pewno ciekawą mechaniką w tej gierce jest to, że możesz manipulować szansą na wygraną, nie? Gdzie balansujesz pomiędzy jakby zadowoleniem klientów, a tym, żeby jak najwięcej z nich zedrzeć. No bo jednak z racji, że wydajesz im te pieniądze i oni czasem wygrywają, czasem przegrywają, no to nie jest takie oczywiste, że po prostu wchodzą, zarabiasz, wychodzą i tyle, nie? To akurat mi się podoba. Tylko, dolara masz na piwku i zjeżdżaj stąd. 111 dolarków. Dobra, git. Ja muszę tu do komputera zajrzeć na chwilę. Zalecany wskaźnik 35. A dajmy tak 45. No, tutaj damy 25, tutaj damy 20, tutaj damy 35, tutaj damy 30, tutaj damy 15. Tak, tak! O, światło mogę ustawić lepsze. O, tak jak w burdelu, idealnie. Nazwa kasyna. O, nie wiem. Będę musiał się zastanowić nad nazwą kasyna. Dobro Paradise. Proszę bardzo. Dobra, 78. Też jest pytanie, bo ja tam nie widziałem krupierów do zatrudnienia. Może ja będę rozdawał te karty i będę... O kurde, z klientami, jakby tak się dało grać w blackjacka, ale by był kozak. Te oni coś za dużo wygrywają. Kurde, za dużo dałem. To jest chyba źle przetłumaczone, tam chyba ten procent to mniejszy powinien być. Dobra, zabieraj, kurde, bo nie mam czasu. A idę zobaczyć, jeszcze raz to przeczytać. To pokazuje, ile pieniędzy średnio zarobisz od klienta. Zalecany wskaźnik to 35. Podniesienie wskaźnika może sprawić, że użytkownicy będą niezadowoleni. Nie no, to chyba im wyżej, tym lepiej dla mnie. Wskaźnik wygranej na automatach, 40... Nie rozumiem. Nie no, oni tutaj wygrywają, to chyba muszę to obniżyć. A czekaj, a dajmy na chwilę na przykład 20. Ta tutaj nie wygrała za dużo. 62. Dobra. Witam. No nie no, tutaj wygrywałem za dużo. Ty co jest? Że ja tutaj z torbami pójdę. Dobra. Witam. 107. Idę kupić tego Diamond Delighta. Który to jest? Diamantowa rozkosz. Kupuję. O, rozszerz swoje kasyno zdobywając sekcję pierwszą. Tak, tak. Dobra, pasuje. Witam. 185. Zaraz 4. poziom będzie, a na 6. chyba będziemy mogli tutaj damesse postawić, żebym nie stał przy tej kasie. Kurde, nie wiem, nadal dużo wygrywają. Nie wiem, jak to działa. Nie odczuwam jakiejś różnicy, tak? Różniście. O, 4. poziom wbiliśmy. Co mi daje 4. poziom? 4. poziom... Nic mi nie daje chyba. Fajnie by było jakiś stół, kurde, kusi, żeby stół do blackjacka kupić, bo uwielbiam blackjacka. Czarnego Jacka. Pierwsza sekcja 3000 dolarów kosztuje, a... Jestem wskaźnik wygrany. Nie wiem, ustawię go na 35 po prostu. Whatever. Zatrudnienie. Na 6. poziomie będziemy mogli kasjera gotówki Amandę zatrudnić. A później bezpieczeństwo, stewardesa. No to chyba stewardesi są odpowiedzialni za ogarnianie stołów, nie? Są chyba krupierzy po prostu. A może oni na barze pracują? Ty, może rzeczywiście jak kupisz stół do blackjacka, to musisz z ludźmi grać. To by było w sumie zajebiste. Ale żeby się też dało nająć kogoś do tego, to też by było spoko. Chłop tam jackpot wygrał. Słyszałem. Wydaje mi się, że oni też dużo, już o wiele więcej teraz kupują, nie? Tych żetonów. Może mi się tak wydaje, że oni tutaj wygrywają, a tak naprawdę chłop wszedł 500, a... O, ten tutaj niezły agent. 14 dolarów wygrał. Ciekawe z ilu. 70. Proszę bardzo. Witam. 171. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, idzie następny jeszcze. Witam. Dawaj. 142. Proszę bardzo. Następny. 127. No tak, kurde, wynoszą te dolary, wynoszą. No, nie chcę nic mówić, ale wynoszą te dolary. Bar trzeba kupić, żeby oni się upijali, żeby mieli krótszy trigger. O, ten zobacz, tutaj stówę przegrał i tak dalej. Za ile oni wchodzą? Nie no, za 150. No to też nie widzę. No nie no, rośnie nam. Rośnie nam, bo mieliśmy 5000, no to już 200 jesteśmy na plusie. No ta 98 tu wygrała. Jasny, gwint. Ten 58 tam wygrał. No to nie są jakieś duże wygrane. Lipy nie ma. Lipy nie ma generalnie. A ty co? Zjeżdżaj stąd. Kurwa, majstrował przy maszynie. Witam. 87. 87. Proszę bardzo. 78. Proszę bardzo. Witam. 71. Proszę bardzo. 155. Proszę bardzo. No. No i 4. poziom. No kurde, no trzeba do 6. dobić.
Amandę zatrudnić, żeby mnie stał przy tej kasie. No i 5 tysięcy, no mógłbym już teraz kupić. 5 tysięcy kosztuje stół do blackjacka. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Czy ja mogę go samego obsługiwać, czy o co chodzi? To by było mega fajne, bo no jakby fajnie prowadzić własne kasyno. Ale wiecie, co by było najfajniejsze? Mieć własne kasyno i grać we własnym kasynie. Wygrasz? Twoje. Przegrasz? Też twoje. Kurde, najlepiej. Jeszcze pewnie jakaś luka podatkowa się do tego nadaje. Kurde. A lukę to ja widzę w łapkach w górę pod tym odcinkiem, więc jak ktoś na YouTubie tam jest, to wiecie, co teraz zrobić. Dokładnie. Kurde, piękna sprawa. Piękna sprawa. Dobra, bo ty. Dobra, tak zapisujesz. Kolejny dzień. Na pewno do tego kasynka stracili wszystko. Dwóch. Doskonale. Na pewno do kasynka sobie wrócimy. Zarówno prawdziwego, jak i tego symulatora. Bo chciałem zobaczyć, jakie tam jeszcze są możliwości. Całkowity zysk 23. No ale kupiłem sporo tych, nie? Rzeczy. Dobra, git jest majonez.